Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce i w pewnym sensie o świecie, o tym, czy w Polsce powinniśmy produkować samochody elektryczne, czy projekt Izera powinien być kontynuowany i w ogóle jak będzie wyglądał rynek samochodów elektrycznych w Polsce, czy na pewno wszyscy się do nich przesiądziemy. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, dziękuję wszystkim mecenasom, to dzięki wam ten program jest niezależny. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Kto z państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz już łączę się z moimi gośćmi. A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Dzień dobry panom. Pan Jakub Faryś, szef Polskiego Związku Przemysłu Motorowego i Marcin Korolec, szef fundacji zajmującej się promocją samochodów elektrycznych, a także doradca w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Dzień dobry panom. Dzień dobry panu. Jeszcze raz witam. Zacznę od pytania ogólnego, czy powinniśmy w Polsce produkować samochody elektryczne? To jest trochę pytanie takie, czy powinniśmy być nowocześni, czy powinniśmy rozwijać się, czy powinniśmy chcieć, żeby branża motoryzacyjna dalej była jedną z najważniejszych branż. Cofnijmy się troszeczkę do przeszłości. W 90 roku Polska była stosunkowo w niezłym miejscu, biorąc pod uwagę upadek socjalizmu i dlatego dużo inwestorów pojawiło się z branży motoryzacyjnej. Inwestorów produkujących nie tylko gotowe pojazdy i kompletne pojazdy, ale też inwestorów, którzy produkują części i podzespoły. I w tej chwili mamy taką sytuację, że Polska jest jednym z ważniejszych, może nawet najważniejszych miejsc w Europie, jeżeli chodzi o produkcję gotowych pojazdów, części i podzespołów. Ponieważ branża motoryzacyjna się zmienia, co do tego chyba nikt nie ma żadnej wątpliwości, ja powiem więcej, ona zmienia się w stopniu bardzo dużym. To jest, nawet jeszcze silniej mówiąc, fundamentalna zmiana. No i teraz te pojazdy, które dzisiaj są produkowane, stopniowo będą zastępowane zeroemisyjnymi. Mam na myśli produkcję, mam na myśli wchodzenie na rynek. To jest nie pół roku, rok, tylko kilka czy kilkanaście lat. No i teraz już dzisiaj musimy zdecydować, czy my w tej motoryzacji, która będzie motoryzacją zeroemisyjną, jako kraj, jako firmy, które produkują w Polsce pojazdy i części i podzespoły, chcemy być, czy nie? Pytanie, czy chcemy być miejscem, w którym produkuje się tylko podzespoły i części, czy możemy stać się producentem samochodów? Nie jesteśmy, do dzisiaj nie produkujemy żadnego samochodu osobowego w Polsce, polskiego. Czy powinniśmy w ogóle taki cel sobie, takie zadanie postawić? Czy mamy w związku z tym całym przewrotem na rynku, czy Polska może na tym rynku odegrać jakąś rolę? Marcin Korolec. Ja bym chciał może wrócić do tej wypowiedzi Jakuba Farysia sprzed chwilą i podkreślić, że polski sukces gospodarczy polega na tym, że jesteśmy uczestnikami jednolitego rynku europejskiego i produkujemy i samochody w Polsce, i produkujemy części. I w tym sensie pytanie, czy powinniśmy coś produkować, czy nie, no to prawdopodobnie nie powinniśmy produkować w Polsce narkotyków, ale wszystko, czym moglibyśmy handlować w sposób otwarty i zwykły, przyczynia się do wzrostu tego państwa i do dobrostanu obywateli, a w szczególności do tworzenia i utrzymywania dobrych miejsc pracy. Więc wydaje mi się, że to nie jest pytanie, czy możemy, czy powinniśmy produkować samochody elektryczne. Niedługo w Europie nikt nie będzie produkował innych samochodów niż elektryczne, w związku z tym powinniśmy zrobić ten krok, tak. No, oczywiście w tle jest projekt Izery,
w tle naszej dyskusji, naszego programu. I pytanie, najpierw jeszcze zanim dojdę do samego projektu, jakby czy w ogóle w jaki sposób do takiej produkcji podejść, tak? Czy powinniśmy to zostawić prywatnym koncernom, czy prywatnym przedsiębiorcom, których wydaje się, że w Polsce nie ma tak dużych, aby mogli, zwłaszcza na tym rynku, aby mogli produkcję polskiego samochodu, cokolwiek znaczy to polski, no bo nigdy nie będzie on w całości polski od A do Z, rozpocząć, czy państwo powinno w tym projekcie brać udział? Może na początek kilka takich uwag generalnych. Po pierwsze, branża motoryzacyjna jest branżą chyba najbardziej zglobalizowaną, jeżeli mówimy o produktach, które dostarczane są bardzo szerokiemu gronu odbiorców, zarówno jeżeli mamy na myśli osoby indywidualne, jak i firmy, bo mniej więcej w skali świata rocznie rejestrujemy po raz pierwszy no nieco mniej niż 100 milionów samochodów. To jest pierwsza rzecz. Czyli to, czy mówimy o branży motoryzacyjnej jako jednej z tej, która z punktu widzenia gospodarki jest ważna, no to dokładnie tak jak przed momentem powiedział pan prezes Korolec, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać, to jest jedna z najważniejszych branż. Pytanie numer dwa, czy gdziekolwiek na świecie, no poza krajami, które są umiarkowanie demokratyczne, mamy sytuację taką, że wielkie firmy należą do państwa, na ogół nie. Na ogół są to prywatne przedsiębiorstwa. Powiadam na ogół, bo zdarzają się wyjątki, ale na ogół są to prywatne przedsiębiorstwa. Czyli jeżeli mówimy o produkcji samochodu w Polsce, nowego samochodu, to tak czy inaczej, moim zdaniem, państwo nie powinno być inwestorem, ponieważ państwo ma inne zadania, a nie zarabianie pieniędzy na produkowaniu tego czy innego. No może broni, ale to już jest zupełnie inna historia. Natomiast tak, państwo w pierwszym okresie może pomóc. W tym okresie, kiedy zaczynamy cały projekt, czy całe projekty. Jak może pomóc? Ano tak może pomóc, że na przykład przeznaczy pewne pieniądze na badania i rozwój, czy na zachęty dla inwestorów. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, już abstrahując od Polski, abstrahując od tego, jaki ten samochód jest produkowany, ale dzisiaj bardzo wiele krajów europejskich chce, żeby trafiały do nich nowe inwestycje. To nie jest tak, że koncerny motoryzacyjne proszą, żeby można było wybudować fabrykę, tylko biorąc pod uwagę no właśnie tę całą wartość dodaną, o której za chwilę, to państwa zabiegają o to, żeby dana inwestycja się pojawiła. Dlaczego zabiegają? Ano dlatego zabiegają, że fabryka motoryzacyjna, biorąc pod uwagę skomplikowanie produktu, mam na myśli fabrykę, w której produkuje się kompletne pojazdy, to jest po pierwsze mnóstwo firm, które dookoła tej fabryki powstają i dosłownie i w przenośni, które dostarczają części i podzespoły do pierwszego montażu. To po pierwsze. Po drugie, zatrudnienie w takiej fabryce to jest na ogół minimum kilka tysięcy osób. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że stosuje się mniej więcej przelicznik 1 do 5, to znaczy na jedną osobę zatrudnioną bezpośrednio przy produkcji pojazdu przypada 5 osób w tym kręgu firm, które współpracują bądź pracują na rzecz tej fabryki, na przykład dostawcy podzespołów, ale też na przykład cała logistyka, to widać, że jest to bardzo ważne dla każdego kraju. Wreszcie nie możemy zapominać o tym, że te pojazdy, które są produkowane, to jest zastrzyk technologii. To jest wykształcenie osób, to jest to wszystko, że jesteśmy w tym wyścigu. No i last but not least, jak mawiają Anglicy, czyli rzecz, która jest niebywale ważna, to, że branża motoryzacyjna jest jedną z lepiej płacących branż, w związku z czym te wszystkie osoby, które są zatrudnione, zarabiają naprawdę niezłe pieniądze, płacą podatki, w związku z czym wyobraźmy sobie armię 10 czy 15 tysięcy osób, która ma na skutek pojawienia się takiego
inwestora zatrudnili. Więc dokładnie jeszcze raz przywołam to, co powiedział pan prezes Marcin Korolec. I nie ma pytania, czy my powinniśmy zabiegać o nowych inwestorów, tylko jak bardzo intensywnie my to powinniśmy robić. Moim zdaniem bardzo. Tylko pytanie jest takie, no czy to powinni, czy zależy nam i czy to jest ważne, aby to byli inwestorzy polscy, żeby to była produkcja, firma, która pochodzi z Polski, tu płaci podatki i ona jest głównym zamawiającym podzespołów. Pewnie powiemy, że dobrze by było, żeby było tak, no ale nie ma w Polsce jeszcze tak dużego prywatnego kapitału, który byłby w stanie to unieść. No i pytanie, czy w tej sytuacji, zapewne lepiej byłoby, żeby to był prywatny kapitał, ale kiedy go nie ma jeszcze aż tak dużego, to czy państwo powinno spróbować pełnić tą rolę? No, Marcin Korolec. Może ja spróbuję wejść w to pytanie. Ja myślę, że we trzech, jak jesteśmy w tej rozmowie, pamiętamy czas, kiedy bardzo chcieliśmy, żeby państwo nie było aktorem w takich sprawach i żeśmy bardzo dużo ciężko pracowali na to i inni na to pracowali, żeby to nie państwo się zajmowało organizowaniem i decydowaniem, co i w jaki sposób ma być w Polsce robione. Państwo nie jest od tego. Państwo jest od tego, żeby stworzyć warunki, pomóc, zachęcić, ale nie być właścicielem projektu. To jest, wydaje mi się, zupełnie no, ślepa ulica. Pytanie, czy to ma być polski kapitał, czy to nie ma być polski kapitał? Ja myślę, że świetnie by było, gdyby to był polski kapitał, ale że tak naprawdę dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy zajmujemy pozycje startowe do wyścigu, który będzie trwał bardzo długo. I w związku z tym powinniśmy zajmować takie miejsca startowe, które nas ustawią w tym wyścigu w jak najlepszym momencie i żebyśmy byli miejscem, gdzie najlepsze, najbardziej nowoczesne technologie się mogą rozwijać. A do tego powinniśmy nie myśleć to, czy to państwo organizuje, czy to nie państwo organizuje, tylko w jaki sposób zrobić, żeby ci najlepsi na świecie, którzy mają najlepsze baterie na świecie, którzy mają najlepiej opływowe samochody na świecie, które mają najbardziej efektywne technologie, jeśli chodzi o silniki, żeby oni chcieli w Polsce zainwestować, bo oni mają szansę wygrać swoje miejsce w przyszłości, swoje miejsce w tym wyścigu technologicznym, który dzisiaj jest bardzo konkurencyjny. I w związku z tym to powinno być kryterium tego, kogo i w jaki sposób zapraszamy i powinniśmy po prostu zapraszać najlepszych. Ja osobiście bardzo żałuję, że w Polsce nie powstała fabryka Tesli, która powstała 60 kilometrów od polskiej granicy pod Berlinem. Z jakiegoś powodu nie udało nam się być tak atrakcyjnym, żeby jeden z najlepszych producentów samochodów elektrycznych na świecie zdecydował się położyć ołówek gdzieś na mapie i żeby ta decyzja doprowadziła do budowy fabryki w Polsce. Powinniśmy myśleć o tym, kogo chcemy tutaj, i kto ma szansę być w tym wyścigu jutro, pojutrze i po pojutrze. I jeżeli weźmiemy przykład ze Stanów Zjednoczonych, no to oni ściągają najlepszych na świecie, nie patrzą do końca, kto jest właścicielem fabryki, kto jest właścicielem tych udziałów. Oni mówią, przyjedź tu, zainwestuj tutaj, utwórz miejsca pracy, a my ci pomożemy. Myślę, że polski system nie powinien dyskryminować Polaków, ale powinien być otwarty na najlepsze możliwe technologie. No tak, tylko to jest takie pytanie, bo nie jesteśmy tak duży jak Stany Zjednoczone, nie,
nie możemy tak dyktować warunki, jak dyktują Stany Zjednoczone w różnych sprawach. Tak? Przypomnę też, bo pamiętamy, jak tu siedzimy, jesteśmy w takim wieku wszyscy, pamiętamy historię z bankami, tak? Polski system bankowy rozwinął się bardzo dobrze. Wpuściliśmy tutaj zachodni kapitał i to poszło bardzo dobrze. Ale kiedy przyszedł kryzys 2008 roku, to nawet liberałowie gospodarczy mówili, że widzimy, jakim problemem jest to, gdzie jest centrum decyzyjne. Tak? I czy jednak nie powinniśmy walczyć o to, żeby to centrum decyzyjne, od kogo zamawiamy poszczególne części, gdzie zamawiamy podzespoły, na końcu gdzie płacimy, gdzie płacimy podatki, żeby ono było tutaj. No i co zrobić w sytuacji, kiedy powtórzę to, co już mówiłem, no, że tego kapitału polskiego dzisiaj nie ma aż tak dużo. Czy jednak, tu będę adwokatem diabła, czy jednak nie powinniśmy państwu pozwolić przez jakiś czas być tym inwestorem, a potem, nie wiem, skomercjalizować to, wpuścić na giełdę, pozbyć się tych udziałów, ale jednak zainicjować pewne procesy, no bo one same się nie staną, tak? No niewidzialna ręka rynku sama nie zadziała i czy jednak nie lepiej doprowadzić do sytuacji, w której ten samochód jest produkowany nie tutaj przez amerykańskiego, znaczy głównym decydentem nie jest firma amerykańska, francuska, czy jakakolwiek inna, czy niemiecka, tylko polska. Co panowie o tym sądzicie? Ja bym cię może wstrzelił w to pozornie prawdziwe zdanie, że nie jesteśmy tacy duzi jak Ameryka. Bo ono wydaje się takie atrakcyjne, a wydaje mi się również nieprawdziwe. W takim sensie, że oczywiście, jeżeli weźmiemy za bazę nasz poziom zamożności w Polsce, to jest to zdanie oczywiście prawdziwe. Natomiast mamy za sekundę, za kilka miesięcy polską prezydencję, która przypada w momencie, kiedy będzie decydowany cały program polityczny i gospodarczy kolejnej kadencji Komisji Europejskiej, kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego. I dzisiaj jest bardzo żywa dyskusja w Europie, w jaki sposób tworzyć nową politykę przemysłową w Europie. I otóż można sobie doskonale wyobrazić instrumenty bardzo podobne do tych, jakie funkcjonują w Stanach Zjednoczonych, które by funkcjonowały w Europie, w tym w Polsce. I nie musimy się ograniczać w naszym myśleniu do tego, czy pan minister finansów ma taki dzisiaj przestrzeń decyzyjną, czy inną ze względu na obostrzenia polskiej gospodarki, tylko możemy myśleć dużo, dużo bardziej perspektywicznie, mi się wydaje. I ostatnie zdanie, czy to polscy urzędnicy powinni decydować, czy nie. Wydaje mi się, że oni po prostu nie mają żadnej kompetencji. Znaczy nie mają kompetencji stwierdzić, czy to jest bardziej, czy to jest mniej perspektywiczne, a tych najlepszych jest naprawdę tylko kilku. No. Ale dlaczego nie możemy ściągnąć do Polski? Tak? W przypadku Izery akurat tam pracują ludzie, o których trudno mówić, że są niekompetentni, tak? Znaczy, ja nie twierdzę, że urzędnicy muszą podejmować wszystkie decyzje, natomiast mogą zainicjować pewne procesy. Ja bym tak nie mówił, nie miałem takiego złego zdania o wszystkich polskich urzędnikach, również tych z przeszłości. Znaczy, uważam, że mieliśmy całkiem sporo kompetentnych urzędników. Nie będziemy komentowali jakości urzędników, może ten temat na razie zostawmy, tych byłych i tych obecnych. Natomiast myślę, że jest kilka rzeczy bardzo ważnych w tym wszystkim. Otóż my patrzymy często, jak ja przypatruję się dyskusją na temat przyszłości projektu Izera, to czasami ten projekt jest w kategoriach takich bardzo emocjonalnych. A to nie, emocje nie są na ogół w gospodarce dobrym doradcą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, musimy pamiętać, że samo wyprodukowanie samochodu to jedno, ale jeszcze potem trzeba ten samochód sprzedać. I jeżeli mamy umiejętności, jeżeli mamy pieniądze, jeżeli mamy ludzi,
to możemy postawić fabrykę i doprowadzić do tego, że te samochody będą z taśmy zjeżdżały, jeden za drugim. Natomiast potem trzeba te samochody sprzedać. To znaczy nie potem, po wyprodukowaniu, oczywiście nie chcę powiedzieć, że po wyprodukowaniu trzeba się zacząć zastanawiać, gdzie je sprzedać, tylko już w momencie, kiedy my ten produkt uruchamiamy, trzeba mieć wizję, gdzie, w jaki sposób i ile tych samochodów sprzedamy. Jeżeli popatrzymy na pieniądze, które trzeba wydać na postawienie fabryki, no to są miliardy, powiedzmy, w zależności od tego, jaka ma być skala, ile tego chcemy produkować, no to powiedzmy 5, 7, 10 może miliardów. To jest jedno. Natomiast druga rzecz, bardzo ważna, to jest zbudowanie brandu, zbudowanie marki. I teraz abstrahując zupełnie od Izery, abstrahując zupełnie od tego projektu, wprowadzenie nowej marki na rynek jest zabiegiem bardzo trudnym. Kilka firm przekonało się, tych firm, tych wielkich producentów, że wprowadzenie nowej marki w kilku przypadkach skończyło się niepowodzeniem. Z bardzo wielu przyczyn nie miejsce i nie czas, żebyśmy o tym dyskutowali. Więc trzeba mieć, oprócz tego, że państwo powiedziałoby dobrze, ja zostaję inwestorem do pewnego momentu, chociaż tu zgadzam się z Marcinem, że państwo raczej powinno zajmować się innymi rzeczami, a nie być inwestorem, bo pamiętajmy, że rządzą nami politycy. I czasem zdarza się, że decyzje podejmowane są w pewnych obszarach gospodarczych, podejmowane są w taki sposób, żeby wygrała polityka. A w tym przypadku, czy w przypadku produkcji samochodów, mówimy o bardzo twardej rzeczy. Ile mamy pieniędzy na to, żeby postawić fabrykę? Ile mamy pieniędzy na to, żeby ten produkt potem pokazać i sprzedać? I ile chcemy na tym zarobić? A nie, czy my chcemy rozmawiać o polityce. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Czyli musimy mieć pomysł na całość. Ja nie jestem pewien, czy politycy są odpowiednimi osobami do tego, żeby o tym decydować. Tak, politycy w tej chwili jesteśmy, no wracam do Izery, w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że to politycy muszą zdecydować, czy ten projekt należy kontynuować, czy nie. Nie będziemy, ja przynajmniej nie będę tego komentował, bo tak jak powiedziałem, jest to decyzja polityczna i niestety nad tym projektem mamy to odium takie polityczne od iluś lat i to nie jest dobrze, bo my powinniśmy mówić o twardych rzeczach, o tym, czy chcemy mieć nowego inwestora, czy chcemy my być inwestorem. No, panie redaktorze, wydaje mi się, że w Polsce nie ma takich pieniędzy, które mógłby wyłożyć prywatny inwestor, żeby ta fabryka była kapitałowo polska. Mam takie wrażenie, bo mówimy naprawdę o bardzo, bardzo dużej kwocie i biorąc pod uwagę sytuację na branży motoryzacyjnej, no zawsze istnieje spore ryzyko, że ten nowy projekt nie powiedzie się tak, jakby się chciał. Więc myślę, że nie znajdzie się polski kapitał, chyba że pójdziemy na przykład na giełdę. Spróbujemy, tylko że wtedy będzie kapitał rozproszony, wtedy też są z tego różne konsekwencje. Ja bym chciał może dołożyć trzy zdania do tego. Ja się przyglądam projektowi Izera od początku i on startował mniej więcej w tym samym czasie, tak mi się wydaje, co amerykański startup Rivian. Rivian dzisiaj produkuje 3 samochody, a w zeszłym tygodniu przedstawił projekty 3 nowych, które będą miały produkcję od 2026 roku. A Izera nie wyszła z deski kreślarskiej, więc to pokazuje, to mi odpowiada na pytanie, dlaczego państwo albo nie państwo powinno się tym zajmować, bo jak ktoś nie wsadza swoich własnych pieniędzy i nie ryzykuje wykształceniem swoich własnych dzieci, to po prostu robi to na relaksie i po prostu to trwa. A jak ktoś wsadzi swoje pieniądze i ryzykuje swój własny dom i nie wiem co jeszcze, to po prostu jest skoncentrowany i są rezultaty. I to jest całe moje stanowisko na ten temat. No i jeszcze może, przepraszam, czy jeszcze może...
Może jedno zdanie, bo to dopowiedzenie moim zdaniem jest warte. No nie ma tego pierwiastka politycznego, czyli decyzje dokładnie tak jak przed chwilą pan prezes Corrales powiedział. To są decyzje tylko biznesowe. To są decyzje moje, moich pieniędzy i tylko biznes, a nie coś zdecyduje, bo politycznie jest mi to wygodne. A ja nie usłyszałem od pomysłu na Izerę, na czym ma polegać przewaga konkurencyjna tego pomysłu. Czy to ma być samochód super tani? Czy on ma jeździć bardzo daleko? Czy on ma jakąś inną tajemnicę? Czym ten samochód ma kupić rynek? Poza tym, że ma dosyć oryginalną nazwę i poza tym, że mamy go produkować w Polsce. Znaczy, z samochodów elektrycznych dzisiaj nowych, które wchodzą na rynek, to pan prezes Faryś będzie wiedział lepiej, jest setki. Czym ten samochód ma się wyróżnić i dlaczego ja, jako użytkownik samochodu elektrycznego, akurat mam wziąć ten samochód, a nie taki sam czerwony, tylko wyprodukowany, nie wiem, 60 kilometrów za polską granicą. Ja nie wiem, na czym ma polegać ta tajemnica, poza tym, że w żyłach właścicieli płynie polska krew, albo że Skarb Państwa zainwestował pieniądze. Wydaje mi się, że to nie jest wystarczające. I trzeci punkt do tej refleksji, znaczy poza tym, że słyszałem, że są dyskusje nad tym, żeby w KPO przesunąć ten projekt Izery z części dotacyjnej na pożyczkową i żeby to myśleć o pożyczce dla tej spółki, ale być może trzeba by się zastanowić, czy nie bardziej racjonalne by było nie rozmawiać o Izerze jako tym projekcie, tylko rozmawiać o tym, kto technologicznie stoi za tym projektem. No, jest rozwinięty dialog pomiędzy Electromobility Poland i Geely, czyli wielkim koncernem chińskim. Może po prostu prościej, żeby rozmawiać z Geely, a nie z jakąś polską firmą pośrednictwa jakiegoś rodzaju. Znaczy to jest ten element pośrednictwa, to jest dosyć charakterystyczny, był w Polsce w latach 90. na prywatyzację, nie wiem, telekomunikacji polskiej czy innego projektu, że wchodził jakiś duży inwestor zagraniczny i była jakaś spółka polska, która jakby była pomostem między dużym inwestorem zagranicznym. Wydaje mi się, że może łatwiej, prościej, czytelniej byłoby po prostu powiedzieć: Geely, produkujesz w Europie, zdaje się, Volvo XC30, to może niech to będzie fabryka Volvo albo jakiegoś innego dużego brandu. Byłoby czytelniej i można byłoby zrozumieć, co to ma być za samochód, w sensie jakie on ma mieć parametry i na czym ma być ta atrakcyjność zbudowana. No ale z Geely współpracują rozmaite koncerny, też niemieckie, też akurat nie z Geely, ale kiedy powstawała Tesla, to też korzystała z niektórych chińskich rozwiązań, więc to jest jakiś etap. Nie? Ja też, znaczy ja jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby to robił prywatny kapitał, tak? Tylko i byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby byli polscy przedsiębiorcy, którzy w to zainwestują. Nie mam problemu z tym, bo mi się wydaje, że ten argument, jeśli mogę, o tym, że to no, będzie po części miałby być samochód składany z różnych rzeczy. No tak dzisiaj rzeczy na świecie powstają, tak? No mało jest takich produktów, trochę tak skomplikowanych jak samochód, które od A do Z wszystkie jego części są produkowane w jednym miejscu. No tylko, no dobrze, to przejdźmy do pytania. Jakby to co panów zdaniem, jak wyjść z tej sytuacji, no bo też czas biegnie, tak? Znaczy zaletą tego projektu jest to, że on się zaczął, tak? I że w tym wyścigu, który trwa na świecie, którym tak jesteśmy bardzo spóźnieni, no bo Chińczycy i tak wszystkich wyprzedzają nieprawdopodobnie i Elon Musk. W ogóle mamy szansę wziąć udział i czy nie lepiej jednak, jeżeli ten projekt już jest, to go doprowadzić do końca, a potem go sprywatyzować, czy wpuścić na giełdę, cokolwiek, znaczy sprawić, żeby on był prywatny, ale pchnąć go, bo już ileś pracy wykonano, ileś czasu już w to zainwestowano. A no jeśli nie, jeśli uważacie inaczej, panowie, no to jak waszym zdaniem wyjść z tej sytuacji? Cytując pana redaktora, zaletą tego projektu jest to, że się jeszcze nie skończył. Wydaje mi się, znaczy w sensie właśnie można na przykład przesunąć te środki w KPO
z części dotacyjnej na pożyczkową i rozmawiać z Gili albo z innym inwestorem, powiedzieć: słuchaj, masz uprzywilejowaną pożyczkę, zapina ci się projekt, super, nie zapina ci się projekt, trudno. Znaczy w sensie nie rozumiem tego napięcia, dlaczego akurat Skarb Państwa ma być właścicielem, znaczy akurat ma być właścicielem tego procesu i tego projektu, no bo nie wiem, na czym ma polegać przewaga konkurencyjna tego samochodu nad samochodami Volkswagena, Tesli, BMW, Volvo. Znaczy poza tym, że się nazywa po polsku. No właśnie, tu jedna bardzo ważna rzecz wybrzmiała, o tym pan redaktor wspomniał, mianowicie czas. Jeżeli w ogóle chcemy, żeby coś się działo, to dzisiaj czas motoryzacyjny biegnie kilka razy szybciej niż biegł 10, 15 czy 30 lat temu. To jest pierwsza rzecz. Postęp w zakresie technologii, postęp w zakresie wprowadzania nowych produktów idzie niewiarygodnie szybko. I używam słowa niewiarygodnie szybko, czy słowu niewiarygodnie szybko zupełnie świadomie, dlatego że 40 czy 50 lat temu wymiana modelu samochodu była co mniej więcej 6, czasem 7 lat, po drodze zdarzał się jakiś restyling. Dzisiaj to jest dużo, dużo krócej. To po pierwsze. Po drugie, jeszcze raz powtórzę. Dzisiaj jesteśmy w rzeczywistości, która za 10, 15, 20 lat będzie zupełnie inną rzeczywistością. Bo oczywiście możemy dyskutować, czy w 35 roku wszyscy będziemy rejestrowali po raz pierwszy tylko samochody emisyjne, czy to się wydarzy w 38 na przykład. Bo przypomnę, że w 26 będzie pewien przegląd sytuacji, zobaczymy, co się będzie działo na rynku. Natomiast co do tego, że samochody zeroemisyjne w perspektywie lat 10, 15, 20 czy 50 będą stanowiły dużą część, być może nie 100%, nie wiem, zobaczymy jak to będzie, a może my już nie zobaczymy, bo w 70 roku pewnie już nas na tym padole ziemskim nie będzie, ale ten proces na pewno będzie szedł, w związku z czym nie ma w ogóle pytania, czy warto w jakikolwiek sposób, czy to zapraszając inwestorów z tego obszaru zeroemisyjności, czy produkcji zeroemisyjnej, czy to bazując na własnym kapitale, czy to bazując na kapitale giełdowym. Nie ma tego pytania, czy warto w ten temat wchodzić, bo to jest oczywiste zupełnie. I druga rzecz niebywale ważna, której już i pan redaktor wspomniał, i ja powiedziałem, to jest czas. Jeżeli my chcemy, żeby z tego projektu coś było, to jak najszybciej musi zapaść jakaś decyzja. Jeszcze raz powiadam, tutaj ta pierwsza decyzja będzie decyzją polityczną, dlatego ja jej nie chcę komentować, nie chcę roztaczać wizji, co się powinno wydarzyć, jak się powinno wydarzyć, bo to jest decyzja polityków. Natomiast niechaj ona będzie jak najszybciej. To panowie, spróbujmy podsumować i powiedzieć, jaka powinna być polityka państwa, jeśli chodzi o elektromobilność. Znaczy, jakby, jakie powinny być priorytety na najbliższe lata, co zrobić albo konkretnie z tym projektem, albo w ogóle z elektromobilnością, jakie powinny być, gdzie widzicie największe szanse rozwoju tego wszystkiego, co wiąże się z elektromobilnością. Na co w tej chwili państwo powinno położyć największy nacisk i w jaki sposób tworzyć warunki do tego, żeby kapitał prywatny mógł to rozwijać, jeśli nie jesteśmy zwolennikami tego, żeby to państwo robiło. I teraz zadam, jeśli chcecie odpowiedzieć na to pytanie, to odpowiedzcie, jeśli nie, to nie. Jakby co zrobić z tym konkretnym projektem? Jakby jak go można dalej rozwijać, no bądź nie rozwijać? No dobrze, to zacznijmy od tego, co ja już powiedziałem na początku naszej audycji, mianowicie tego, że Polska jest bardzo silnym i ważnym producentem samochodów. Bardzo silnym i ważnym producentem części i podzespołów. Kropka. I teraz mamy rok 2024. Jeszcze raz, po raz kolejny przypomnę, że rozpoczyna się, czy rozpoczęła się nowa era w motoryzacji. I jeżeli chcemy,
żeby za 10-15 lat, żebyśmy mogli to samo powtarzać, tak jesteśmy dumni, że Polska jest bardzo silnym miejscem, jeżeli chodzi o produkcję samochodów i podzespołów, to już dzisiaj musimy podjąć pewne decyzje. I tutaj mamy dwie grupy firm, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Pierwsza grupa to jest grupa inwestorów, którzy już są, czyli krótko mówiąc, utrzymanie tych inwestorów, którzy chcą. Bo w Polsce produkuje się samochody osobowe, samochody dostawcze, zresztą Polska staje się takim zagłębiem produkcji samochodów dostawczych, ciężarowe, autobusy, o czym też się dość mało mówi, ale naprawdę duża część produkcji autobusów miejskich europejskich pochodzi z Polski i za tym idą dostawcy, którzy dostarczają części i podzespoły, ale też dostarczają na rynek wtórny. Więc jeżeli chcemy uczestniczyć w tym wyścigu za lat ileś, to musimy dzisiaj stworzyć warunki, żeby ci inwestorzy, którzy są, chcieli dalej zostać. Bo jeżeli nie stworzymy warunków, na przykład kwestia energii, to jest kluczowe w tej chwili. Jeżeli będziemy w stanie dostarczyć zieloną, czystą, stabilnie dostarczaną i tanią energię, to ci producenci będą. Jeżeli nie, wcale nie jest wykluczone, że pójdą na inny rynek. I właściwie dokładnie to samo ja mogę powiedzieć o tych nowych inwestorach. To samo, te same kryteria powinniśmy stosować w stosunku do tych nowych inwestorów, a ten projekt, o którym pan redaktor mówi, no po pierwsze trzeba jak najszybciej zdecydować, czy chcemy go kontynuować, czy nie. I to jest decyzja, nazwałbym ją decyzją polityczną, no bo ją muszą ją podjąć politycy jak najszybciej. I jeżeli odpowiedź będzie tak, to zastanawiamy się bardzo szybko, w jakim kształcie. Natomiast to zgadzam się absolutnie z panem prezesem Korolcem, że w jakiś sposób prywatny kapitał powinien jednak być tym inwestorem. Zresztą z tego, co wiem, wielokrotnie padały deklaracje polityków, że rząd tylko rozpocznie, czy pomoże rozpocząć tę inwestycję, a potem ona przejdzie w ręce prywatne. Jeżeli nie chcemy na przykład, żeby to trafiło na giełdę, no to zastanówmy się nad tym, czy inwestorem nie może być któryś z wielkich producentów. No w tym momencie oczywistą rzeczą jest, że firma, o której mówimy w kontekście tej inwestycji. Natomiast jeszcze raz powtarzam, musimy pamiętać po pierwsze, że nie tylko ograniczamy się do wybudowania fabryki i rozpoczęcia produkcji, ale też musimy mieć pomysł na to, co dalej z tymi produktami i po drugie, w jaki sposób to będzie finansowane. Jednak jestem zdania, że powinno to być finansowane przez prywatny kapitał. To ja bym chciał uzupełnić to, co powiedział pan prezes i jeszcze z trochę innej perspektywy, bo elektryfikacja transportu jest korzystna dla gospodarki takiej jak statystyczna gospodarka europejska z tego powodu, że po prostu zamieniamy importowaną ropę na lokalnie wytwarzany prąd. I to jest korzyść dla gospodarki, która się liczy w miliardach euro w roku. Prąd jest dużo tańszy, możemy go produkować w kraju, nie musimy płacić innym, nie zawsze demokratycznym państwom za to, że jeździmy samochodem. I to jest zasadnicza perspektywa, jeśli chodzi o elektryfikację transportu. I teraz dzisiaj samochód elektryczny to jest przywilej bogatych. I to nie dlatego, że on drogo kosztuje, bo jak popatrzymy na całość życia produktu, to wcale nie jest to zawsze prawdziwe zdanie. Ale to jest produkt dla bogatych, dlatego że trzeba mieć swój podjazd albo swój garaż, gdzie by wsadzić swoją wtyczkę i tak dalej. I to, co państwo powinno dzisiaj robić, to umożliwić ludziom, którzy mieszkają w blokach, którzy mieszkają w kamienicach, a to jest większość z nas, do tego, żeby mieli łatwy, prosty dostęp do sieci ładowania. I to powinno być zadanie państwa po pierwsze, jeżeli mówimy o elektryfikacji transportu, czy elektromobilności, a nie to, czy jakaś fabryka będzie w Polsce, czy nie będzie, bo to jest tylko jedna fabryka. To jest pierwsze zdanie. Drugie zdanie, co państwo powinno robić, to
aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat przyszłej polityki przemysłowej i zapewnieniu w Europie miejsc w pracy w przemyśle motoryzacyjnym. Bo przyszłość przemysłu motoryzacyjnego w Europie jest pod wielkim znakiem zapytania. Bo ta rewolucja przemysłowa, o której mówił, która się dzieje, o której mówił pan prezes Faryś, jej największymi twórcami są koncerny z Chin i są koncerny z Ameryki. To nie są koncerny z Europy. My musimy dopiero zadbać o to, żebyśmy byli ważnym rynkiem w tym obszarze i to powinien być serce dyskusji o polityce przemysłowej, o naszych przyszłych miejscach pracy i tak dalej. I w tym sensie również o funduszu, który by wspierał tego typu inicjatywy za chwilę, za rok, za dwa, za trzy w Europie. Jeśli pan pyta o konkretnie projekt Izera, ja uważam, że decyzja szybka jest oczywiście bardzo ważna. Podoba mi się kierunek myślenia, że może zmienić dotację na pożyczkę, bo skoro to ma przynosić pieniądze, to pewnie ktoś ma za tym jakiś Excel i jakiś business case i może nie trzeba dawać prezentów w postaci dotacji, tylko może to być uprzywilejowana pożyczka. Ale uważam, że dyskusja powinna być z podmiotem prywatnym. I ta pożyczka, możemy zrobić przetarg na tą pożyczkę i poprosić ten koncern albo tamten, chcesz, produkujesz, takie są parametry, tyle miejsc pracy, tyle podatków przewidujemy. Dobra, to dajemy, to dajemy tobie. Ja bym szedł w taką stronę, a nie w to, że jest jakaś spółka, która należy do, jest de facto pośrednikiem, a całe mięso, całe technologiczne jest przywiezione w paczkach z napisem ten czy inny producent samochodów, bo nie rozumiem, po co ta nakładka ma być. Czyli uważa pan, że projekt można kontynuować, a należy go sprywatyzować, upraszczając? No tak. Okay. Niech ktoś za to weźmie odpowiedzialność. Bardzo panom dziękuję. Jakub Faryś, Marcin Korolec. Dzięki serdeczne. Dziękuję państwu. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.